Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić mule w białym winie i razem z krewetkami. Dla naszego dania potrzebujemy krewetki, świeże mule, czosnek, cebulka, masło i białe wino. Zaczynamy od tego, że wkładamy masło do garnka. Czekamy, aż się roztopi. I podsmażamy nasz czosnek z cebulką na maśle. Aktywnie mieszamy. Podsmażyła się cebulka z czosnkiem. I teraz będziemy dodawać białe wino. Dla naszego dania ja używam takiego wina. To jest medium sweet, półsłodkie. I wlewamy około 300 ml. I teraz wlewamy nasze wino. Musi się zagotować. I wrzucamy od razu mule. Mule dokładnie opłukałam pod bieżącą wodą. I teraz sypujemy do naszego garnka z winem. Aktywnie będziemy mieszać. I trzeba potem przykryć przykryweczką. Nasze się gotują. Musimy przygotować około 5-10 minut, aż mule otworzą się z tych swoich skorupek. Pod koniec jeszcze dałam suszone pietruszki, można świeżo. I zamykamy, aż będą gotowe. Aktywnie przygotowujemy krewetki. Wlałam oliwę, troszkę czosnku. Na rozgrzaną patelankę będziemy wrzucać nasze krewetki. Wkładamy nasze krewetki. Dosłownie 3 minutki i będą gotowe. Krewetki już gotowane, także szybko się podgrzeją.